Witam w kolejnej odsłonie mojego tutoriala z C++. Nazywam się Piotr Cebulski i zapraszam na kolejną lekcję. Poprzednim razem zakończyliśmy mówić o zmiennych. Chciałbym jeszcze dodać, iż można zadeklarować zmienną jako stałą. Śmiesznie to brzmi, lecz można zrobić coś takiego. Jeżeli wiemy, że pewna zmienna ma mieć określoną wartość, która nie zostanie zmieniona do końca programu. Co więcej, nie wolno zmieniać takiej zmiennej. Możemy zadeklarować ją jako stałą. Załóżmy, że chcemy zadeklarować liczbę pi, 3,14, i wiemy, że to się nigdy nie zmieni. Możemy zadeklarować ją jako zmienną int pi. Przepraszam, nie może być to integer, to musi być float, to jest liczba rzeczywista. Pi, 3,14. Taką zmienną możemy zmienić, możemy jej przypisać nową wartość, lecz jeżeli przed nią wstawimy słowo const od constant, stanie się ta zmienna stanie się stałą. Nie będziemy mogli wykonać już przypisania typu pi równa się 15. Jeżeli spróbujemy coś takiego zrobić, kompilator ostrzeże nas o błędzie, że nie możemy zmienić obiektu stałego. Opowiem teraz o operatorach. Rozróżniamy kilka rodzajów operatorów w C++. Podstawowym operatorem, jak już używałem go niejednokrotnie, jest to operator przypisania. Czyli gdy tworzymy sobie zmienną typu int o nazwie val, możemy jej przypisać liczbę 9. Jest to operator przypisania. Następne operatory to operatory arytmetyczne. Na przykład, jeżeli chcemy pomnożyć zmienną var, jest to dosyć proste, i zapisać wynik też w zmiennej var, możemy napisać var, operator przypisania, 5 razy 9. Operator mnożenia. Następnie spróbujemy operator dzielenia. Jednak z operatorem dzielenia jest sprawa trochę skomplikowana. Jeżeli będziemy chcieli zmiennej var zapisać wynik dzielenia 9 przez 4, jest to operator dzielenia, oraz wyśledźmy to na ekran cout, zobaczmy co będziemy mieli. Proszę. 2. 9 przez 4 wyświetliły jako wynik 2. Reszta dzielenia została obcięta, ponieważ zmienna var jest typu int, typu całkowitego, nie może przechowywać liczb rzeczywistych. Jeżeli chcielibyśmy to zmienić, musielibyśmy zmienić rodzaj zmiennej var z int na przykład na float. Jak teraz sprawdźmy, co się dzieje, co się stanie, jeżeli teraz uruchomimy program. Paradoksalnie wynik będzie taki sam. Proszę, to wciąż jest 2. Dlaczego? Ponieważ w czasie dzielenia, jeżeli chcemy wymusić, jeżeli nie będziemy informować kompilatora o tym, że są to liczby rzeczywiste, on potraktuje je jako liczby całkowite. Jeżeli chcemy wymusić na kompilatorze, by potraktował tą liczbę jako liczbę rzeczywistą, musimy dopisać .0. Dzięki temu kompilator wie, że to obie z nich są liczbami rzeczywistymi i należy przeprowadzić na nich operacje jak na liczbach rzeczywistych. Teraz spróbujemy uruchomić program. Proszę. 2,25. No, a następnie pokrótce pokażę operatory dodawania i odejmowania. Operator dodawania oraz operator odejmowania. Są to cztery podstawowe operatory arytmetyczne. Dodatkowe operatory, jakie możemy wykonywać na zmiennej, to na przykład operator mnożenia przez siebie przez pewną liczbę. Jeżeli napiszemy var gwiazdka,
ta równa się 3. Teraz wyświetlimy. Zmienna fal, która po ostatniej operacji ma liczbę 7 w sobie, zostanie podzielona, pomnożona przez 3. 21. Czyli zostaje jakby sama siebie pomnożona sam przez samą siebie przez 3. I możemy na przykład to samo zrobić. Plus równa się 5. Czyli jako, że tutaj zmienna przechowywała wartość 21, tutaj zostanie ta wartość 21 zwiększona o 5. Czyli powinno mieć wynik 26. Spróbujmy. O, przepraszam, nie dałem średnika. Zmienna var ma sobie 26. To samo z operatorem zmniejszającym. Na przykład o 13. Powinno wyświetlić liczba 13. Tak też się stało. Kolejnymi ważnymi, dosyć często wykorzystywanymi operatorami są operatory inkrementacji oraz dekrementacji. Weźmy następujący przykład. Zadeklarujmy zmienną typu integer number. Przypiszmy jej od razu wartość 1. Jeżeli chcielibyśmy ją zwiększyć o 1, moglibyśmy napisać number plus równa się 1. Ale możemy to także zrobić wykorzystując operator inkrementacji. W tym momencie muszę jeszcze powiedzieć na temat operatorów inkrementacji. Istnieje postinkrementacja i preinkrementacja. Zaraz pokażę, na czym polega różnica między nimi. Jeżeli napiszemy coś takiego, number plus plus, zostanie wykonana postinkrementacja. Jeżeli teraz wyświetlimy na ekran zmienną number, będzie ona miała sobie wartość 2. Spróbujmy uruchomić. Jest wyświetlona dwójka. Na czym polega różnica między preinkrementacją oraz postinkrementacją? Preinkrementacja wygląda tak. Te plusy są umieszczone przed nazwą zmiennej. Postinkrementacja jest wykorzystana po nazwie zmiennej. Operator postinkrementacji zwraca wartość zmiennej już jeszcze przed zmianą, natomiast preinkrementacji już po zmianie. Jeżeli byśmy zrobili coś takiego, wyświetlili wynik operatora number postinkrementacji. Proszę, co uzyskamy? Wciąż jeden. Dlaczego? Ponieważ operator ten postinkrementacji zwraca wartość jeszcze przed zwiększeniem ją o 1. Jeżeli byśmy chcieli, dopiero teraz, jeżeli w tym momencie, tu zrobimy przejście do nowej linii, jeżeli teraz wyświetlimy zmienną number, zobaczmy, co uzyskamy. Za pierwszym razem, w momencie postinkrementacji, dostaliśmy wartość 1. A gdy wyświetliliśmy już zmienną po wykonaniu postinkrementacji, jest ona ma już wartość 2. Jeżeli chcielibyśmy od razu mieć zwiększoną wartość o 1, powinniśmy użyć preinkrementacji. W taki sposób. Dzięki temu w obydwu przypadkach mamy wartość 2. Czyli wartość została zwiększona i od razu zwrócona, zwiększona już poprzez ten operator. Tutaj jest zwykłe wyświetlenie zmienne. Tak samo jak postinkrementacja, identycznie działa preinkrementacja. Czyli możemy zrobić number minus minus. Wyświetlmy. Wciąż ma w sobie dwójkę, żeby było lepiej widoczne przed przejściem do nowej linii. Ponieważ jest to wynik zmiennej
przed zmniejszeniem o 1. Jeżeli chcielibyśmy wyświetlić zmienną po zmniejszeniu o 1, to robimy predekrementację. Proszę. W ten sposób mamy wyświetloną zmienną już 1, czyli już po zmniejszeniu o 1.